Szybciej, Karol! Nie mogę znaleźć butów! Są tutaj, Karolku! Brawo, Damianku! Gdzie były? Znalazłem je w pralce. Karol! Co? Były brudne. Zostało nam parę minut. Już 15 po, ale powinniśmy zdążyć. A jak się spóźnimy i zaczną wyświetlać bez nas? To by dopiero była tragedia. Jeśli usłyszę jeszcze jedno słowo. Robal. Ale tato... Nie teraz, Damian. Ale czy właśnie nie minęliśmy kina? Umówiliśmy się tu. Gdzie oni są? Widzę ich tam! Halo! O, matko, wzięli dziecko. O nie, wymiotująca Vera. Jedźcie na górę i bez numerów. Obrzydliwe chomiki zombie? O, tak, były super. Tamten był naprawdę straszny, ale ten wygląda na mega straszny. Uwielbiam mega straszne filmy. Właśnie, im straszniejsze, tym lepsze. Pośpiesz się, Poldziu Mordziu, musimy kupić bilety. Tak, pomyślałem sobie, Paulisiu Pysiuły... Co, Poldziu Mordziu? A, nic takiego. Mój głuptasiek. Zaczyna się już za 5 minut. Nie martw się, Damianku. Mamy mnóstwo czasu, mały fanie szczęśliwych hipopotamów. Kto następny? Proszę, 4. Paulisiu Pysiu, myślałem, że... Tak, Poldziu Mordziu? Że może wy pójdziecie na szczęśliwe hipcie, skoro tak strasznie je lubicie. A ja z Karolkiem pójdziemy na... coś innego. Przecież uzgodniliśmy, Poldziu Mordziu, że wszyscy obejrzymy szczęśliwe hipcie. Tak wiem, Paulisiu Pysiu, ale... Przecież wiesz, że Paulisia Pysia lubi szczęśliwe hipcie. Tak jak ja. No ale... A maleńka Vera chce obejrzeć szczęśliwe hipcie razem ze swoim tatusiem. Prawda, moja kiciu miciu? Szczęśliwe hipcie. Hurra! Nie mogę się doczekać. Jedno dyskretne pytanie. Chłopcy, czy byliście w toalecie? Tak, ja byłem przed wyjściem z domu. A ty, Karolku? Ja nie muszę. Nie opowiadaj bajek. A jak zechce ci się w połowie filmu, idź już. Karolek? Cześć, chłopcy! Właśnie widzieliśmy najstraszniejszy film na świecie. Chyba nie żarłoczne potwory z Marsa. It's so easy being me. I'm hard.
No gońcie za nimi! A, będzie cud, jak dobiegną w przyszłym tygodniu. Ale w domu najlepiej. Chodźmy. Zaczekaj na mnie. Szybciej, Olo! Na drugi raz ja wezmę większy rower. Zostawiamy rowery. Olo! O nie! To chłopaki z blokowiska! Olo, przestań się wygłupiać! Doganiają nas! Niesamowite! Niesamowite! No nie! Nie mogę uwierzyć! Brawo, chłopcy! Tylko tak dalej! Dziękuję! Ale mi się chciało pić! No nie. Nie spodziewałem się tego po nich. Jeśli chcemy myśleć o zwycięstwie, musimy szybko dostać się na przystanek autobusowy. Na piechotę nigdy nam się to nie uda. Czekaj tu. No nie, zjeżdżaj. Olo, gotowy? Gotowy na co? Ten pies prawie obsikał mi nogę. Nie wiedziałeś, Olo, że to przynosi szczęście? Nie za dużo tego szczęścia na raz? Tak! Dobry pies, grzeczny. Szczęściarz, szczęściarz! Patrz, Karolku! Uf, w samą porę. Stop! Pod szkołę, proszę. Dlaczego, Karolku, nie wziąłeś więcej pieniędzy? To nie moja wina. Miej pretensje do moich rodziców, którzy skąpią mi kieszonkowego. No i co teraz zrobimy? Proszę bardzo. Za całego funta mielibyśmy naprawdę duży wózek. No, przestań narzekać i pchaj, dobra? W lewo! Skręcaj w lewo! Jest tam! Teraz wystarczy nam na resztę trasy. Szybciej, Olo! Do przystanku jeszcze tylko parę metrów. No! Szybciej mówię! Chcesz, żeby nam zwiał sprzed nosa? Do szkoły proszę. Ale ja niestety nie mam pieniędzy. I jak teraz wrócę do domu? Nie wiem. W supermarkecie nadciągam. To samo dotyczy opiekunek dzieci. Tak,
Czego chcesz, nieciu zwany muskularnym? Nie wiem. Karolku, królu Karolku, przychodzę w imieniu niektórych twoich poddanych. Zbliż się i mów, o co ci chodzi, ojcze. No więc... Ale nie tak! Wedle naszego prawa wszyscy muszą krzyczeć. A, no dobrze. Poddani protestują przeciw twoim nowym prawom. Ojcze, ośmielasz się krytykować króla? Przecież tylko zwracam uwagę. Wrócić do lochu! Nie bądź koszmarny, Karolku. Taki już mój fach. Więcej frytek, Karolku, pora iść spać. Chwila, moment. Nie możesz mi mówić, co mam robić. Jestem królem i nigdy więcej nie pójdę spać. Ależ, Karolku. I skazuję cię na banicję. Co? Tak, na banicję. Resztę życia spędzisz na mokradłach. Wyprowadzić. Nie bądź koszmarny, Karolku. Na czym to ja skończyłem? A tak, wezwać królewskiego wytwórcę zabawek. Najwyższy czas. Patrz, zaprojektowałem straszliwą broń. Największy na świecie miotacz Brei. Za jego pomocą będę mógł obronić swoje królestwo przed każdym i będę nie do pokonania. Świetnie, ale jeden mały drobiazg. Nie jestem pewien, czy to będzie działać. Co? Bo widzisz, panie, ta konstrukcja może nie wytrzymać sił generowanych przez tak duże ilości Brei. Czy ty też chcesz trafić do lochu? O, nie. Wszak jestem tylko głupcem, królu. Wykonam polecenie. Jak dobrze być królem. Karolku, uwolnij nas natychmiast. Zamilcz, bo inaczej będziecie dostawać tylko chleb i wodę. To więcej niż dostajemy teraz. Milcz, Robalu, i złóż pokłon swojemu królowi. Zapomniałem, że nie możesz. Zdetronizowana królowo Wandziu, czy przyznasz wreszcie, że jesteś najbardziej apodyktyczną osobą na świecie? W życiu zawsze będziesz bardziej apodyktyczny niż ja. Zawsze był koszmarny. Jak brzmi to słowo, które zaczyna się na B? Beksa? Bezczelność? Dziękuję. To znaczy, cicho, Robalu. Zbrzydło mi to. Zorganizujemy, jak się to nazywa? Turniej. Tak, właśnie. I ty weźmiesz w nim udział. Gorzko! Tego pożałujesz, Karolu! Zacni poddani, witajcie na turnieju rycerskim! Z mojej lewej siejący postrach czarny rycerz. Naprzeciw czarnego rycerza z mojej prawej wredna Wandzia. Miłościwy panie, nie popełniamy błędu? To dziewczyna. Słyszałam. Kwestionujesz decyzję swojego króla? Nie, oczywiście, że nie, tylko że... Dobrze. Turniej uważam za otwarty. Wszystko zepsułeś? Zsyłam cię na mokradła! W ogóle to wszystkich was zsyłam na mokradła na zawsze! Dobra, wiesz co? Mam ochotę na frytki. Co tu się dzieje? Gdzie są królewskie frytki? A wszystkich wygnałeś na mokradła. Nie ma kto smażyć frytek. Heniu, zwany chciwym, wszak lubisz jeść. Niniejszym mianuję cię szefem królewskiej kuchni. Jej, dzięki, Karolku. Przepraszam, dziękuję, wasza królewska moc. A teraz idź i zrób mi frytki. O, rozkaz, panie. Tylko się pośpiesz. Żadnego czytania.
pytania po zgaszeniu światła? Niech mi zabroni. Przy swoich łóżkach. Baczność. Popraw poduszkę. Wygładź koc. A to do niczego ci się nie przyda. Paluszowi. Imię? Karolek. Karol, proszę pani. Czy to twoje łóżko? Tak, przepani. To skandal. 50 pompek już. Raz. Dwa. Biegniemy na tor przeszkód. O, co to jest tor przeszkód? Nie wiem. Czymkolwiek to jest, to ja nie skorzystam. Młodzicy, tutaj. O, to nie wygląda najgorzej. Seniorzy, w tę stronę. Już. Karol, na co czekasz? Na oklaski? Rozejść się, obiad! Ale było fajnie. Dobrze się bawiłeś, Karolku? A jak myślisz, Robalu? Mielonej frytki, przepani. A co to jest? Gulasz. Pycha, uwielbiam gulasz. Nie znoszę gulaszu. A gdzie są frytki? My tu nie mamy frytek. A gdzie mielony? My tu nie mamy mielonych. No to co macie? Gulasz. Ale ja chcę frytki! Ja chcę frytki! Ja chcę frytki! Ja chcę... Gulasz, proszę. Ubieraj się szybko. Uciekamy. Ale ja wcale nie chcę uciekać. Co? Podoba mi się tutaj. Wcale nie chcę uciekać. Jak chcesz, zostawię cię tutaj i to całkiem samego. Dziękuję, Karolku. Zdobędę sprawność młodego tropiciela. Idziesz ze mną, Krzysiu? Przykro mi, Karolku, ale na jutro zapowiedziała 20-kilometrowy bieg. Nieciu, chcesz stąd uciec, prawda? Nie wiem. Zacznij kopać, ja stanę na czatach. To ty? O, nie wiem. Nie wiem sam, lecz mówią mi. Nie wiem sam, lecz mówią mi. Za godzinę dostanę pić. Za godzinę dostanę pić. Nie wiem sam, lecz mówią mi. Nie wiem sam, lecz mówią mi. Udało się, uciekliśmy. Nic ci nie jest, Mieciu? Nie wiem. Nie możemy tak siedzieć. Zwiewajmy, zanim oni wrócą. Którędy do domu? Nie wiem. Zgubiliśmy się. A co jak nie uda nam się stąd wydostać? Co jak nigdy nas nie znajdą? Co jeśli zjedzą nas wilki? Nie wiem. O.
przebrałeś? A, za baletnicę! Co pani dyrektor może mi zrobić? Kto ją tam wie? Jak wyniuchać, gdzie teraz są te plakaty? Mamy trochę czasu, żeby się dowiedzieć. Czego chcecie się dowiedzieć? Gdzie są plakaty? Olo! O, wybacz. Haha, pożałujesz tego, Karolku. Tak, pożałujesz, Karolku. Odejdź, Wandziu, nie jesteś mile widziana. Ach, chyba mnie potrzebujesz. Co kombinujesz pod grzywką? Bo tak się składa, że wiem, gdzie są plakaty i ja mam plan. To jest możliwe. No dobrze, Wandziu. A co w zamian? Tak, a co w zamian? Ach, bądź cicho, Jadziu. To robota dla kobiet. Słuchajcie, plakaty zostaną wyjęte z sejfu jutro podczas balu przebierańców, żeby można było wyłonić zwycięzcę i wtedy uderzymy. Przyda się wsparcie. Ten bal. Mogliśmy założyć ten kostium? Fajny kostium, Karol. Dzięki. Spóźniłeś się. Głupi Damianek aż 5 razy zmieniał kostium. Wszyscy na stanowiska. Wyjątkowo duża frekwencja, nie sądzi pan? Miecio jest w pogotowiu. Olo też jest gotowy. Nie za gorąco ci w tym kostiumie? Ja nie wiem. Chodź! Piękny kostium, Wandziu. Dziękuję, pani dyrektor. Świetne przyjęcie. Poncz jest smakowity. Tak, delicje. O, balony. Wara od balonów, gryzonie, są moje. Dobra, powinno wystarczyć. O, pani dyrektor, szybko! Piotruś mówi, że ktoś jest w schowku sali chemicznej. Niemożliwe, sala jest zamykana. Wiem, powtarzam tylko, co powiedział i... O, proszę. O mój Boże, co tam się stało? To był sygnał. Idziemy. Dyrektor, chyba ktoś tam jest. Halo? Mówi pani dyrektor. Czy tam ktoś jest? Słyszałem krzyk, a potem huk. Dam głowę, że stamtąd. Znajdź pannę Kat Toporską, niech z mojego gabinetu weźmie klucz. Tak, przepani. A może powinienem wziąć te plakaty? Nie, zostawię je w klasie. Pośpiesz się. Tak jest, rozkaz. It's so easy being me. I'm Harlan Henry.
dzwoniłaś do drzwi? Ekstra! Zaczekaj tu chwilę. O, ta roślina sama umie się przemieszczać. Karolku! Niemożliwe, żebyś już skończył. Dobra, dobra! Nienawidzę tego. Hurra, skończyłem! Pora chwilę odpocząć. Głupi Damianek i jego głupia roślina tak wcześnie mnie dziś obudzili. To do mnie! Przyszliśmy zobaczyć twoją roślinę, jak się miewa? Ta-da! O, jest urocza! Co zrobiłeś, że urosła taka duża? Karmiłem ją regularnie i recytowałem jej wiersze. O, tak! A szczególnie lubi sardynki. Chłopcy, czy będziecie się bawić? O, tak! Cudowny pomysł! W co się pobawimy? Sardynki! Doskonale! Zaniosę tę roślinkę do twojego pokoju. Tak, proszę, mamo. Nikodem i ja będziemy liczyć, a ty się schowaj. Och, cudownie! Jeden, dwa, trzy... Dziesięć! Szukam! Koło mety nie wolno! Ciekawe, czy jest tutaj... Ej, niektórzy ucinają sobie drzemkę. Widziałeś gdzieś Nikodema albo Antosia? Nie, bo spałem na tręcie. Widziałem tylko wewnętrzną stronę swoich powiek. Ja tu spałem! Ale Karol... Precz! Aha, założę się, że są w środku. Nie, tu ich nie ma. Nie martw się, nie zapomniałem o tobie, moja mała przyjaciółko. Pewnie zbliża się pora karmienia. Puszczaj mnie, słyszysz? Kazałaś się puścić! Czy to sen czy jawa? Zjadłaś wredną bandzie? Tak! Tak! Bandzia pokarmem dla roślin! Koniec z bandzią! O, nie, 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 nie chcesz mnie zjeść? Jest wiele innych przepysznych osób, które mogłabyś najpierw zjeść. Na przykład pani dyrektor, Pitt i ta starsza pani, która pozwoliła, żeby jej pies obsikał mi nogi i Damianek! Roślino, rozkazuję ci zjedz doskonałego Damianka. O, tu jesteś, Karolku. I co? Z kim rozmawiałeś? Z twoją rośliną. Zjadła Wandzie, a teraz zje ciebie. Moja roślina? Ale jesteś śmieszny, Karolku. Rośliny nie jedzą ludzi. To musi być sen. O, pora karmienia. Idę oglądać telewizję. Proszę bardzo, moja mała roślinko. Wspaniałe, pożywne papu. Miałeś oglądać telewizję. Roślina je ludzi. To wina tych głupich programów, które on ogląda. Przecież dopiero co dałem jej jeść. Żryj radioaktywną pięść, łotrze. Skosztuj potworze pełnej mocy mojej radioaktywnej żółci. Tak! So easy being me, I'm Harlan Henry. Panie, ja nie, panie.
wszystkie dzwony biją. Bim, bam, bom, bim, bam, bom. Dziękujemy, Damianku! To było naprawdę doskonałe! A ci z was, którzy nie osiągnęli tego stopnia doskonałości, co Damianek, niechaj obserwują i uczą się! Widzisz, Karolku, musisz tylko obserwować i uczyć się. Jestem... Ja, moja droga, jestem zgodnie. Ten dzieciak ma ogromny talent. Prawda, ciociu? Babciu Gertrudo? I co? Jakie to uczucie, Karolku? O co ci chodzi? Mieć brata, który jest super gwiazdą. Masz na myśli Rubala? Który się przeistoczył? Mam dla ciebie, Karolku, radę. Po prostu obserwuj i ucz się. Halo, tu rezydencja doskonałego Damianka Supergwiazdy. Mogę rozmawiać z menadżerem doskonałego Damianka? Dzwonię, zrób ze mnie supergwiazdę. W przyszłym tygodniu będziemy w waszej okolicy. Dede ma zadatki na supergwiazdę. Naprawdę? Panie, zrób ze mnie supergwiazdę. Powiem panu, jaki jest naprawdę Dede. No, jeżeli zaakceptuje pan nasze honorarium... Co pan powiedział? Jakie honorarium? To, które wypłacimy, jeżeli Dede zakwalifikuje się do finału. 500 funtów. Pięć... Możemy dać więcej. Więcej? Skoro pan naciska 750. 700 funtów? Niech panu będzie 1000, ale ani grosza więcej. No dobrze. Karolku? Zgoda, stoi, będziemy w kontakcie. Muszę kończyć, jeden z moich artystów mnie wzywa. Z kim ty rozmawiałeś? To była pomyłka. Robimy przyjątko, dołączysz? O nie, dziękuję. Położę się wcześniej. Karolku, czy ty dobrze się czujesz? Tak, doskonale, ale cenię sobie sen. Teraz naprawdę zaczynam się o ciebie martwić. Obserwuję i uczę się, mamo. Obserwuję i uczę się. Jeszcze mleka? Tak, dziękuję, Karolku. Muszę przyznać, że miło ci widzieć tak wcześnie na śniadaniu, Karolku. O. Ja otworzę! Czego chcesz, czarownico? Przyszłam upomnieć się o swoje. Czyli o co? O Damianka. Przyszłam zrobić z niego supergwiazdę, więc gdzie jest? Skąd się dowiedziałaś? Pocztą pantoflową. To chyba oczywiste. A teraz z drogi! W tej chwili Rubala nie ma w domu. Poszedł na spacer. Wobec tego, jak wróci, powiedz mu, że muszę się z nim zobaczyć i to szybko. Jeżeli chcemy, żeby doszedł do finału, nie mamy chwili do stracenia. Nie ma sprawy, to na razie. Chodź już, Damianku. Czeka nas wiele pracy. Czyżby? Tak, Damianek pomoże mi liczyć moje kieszonkowe. Twoje? Ruszaj się, Rubalu. A co, jeśli nie zechce zostać supergwiazdą? Właśnie, że zechcesz. Wierz mi, że zechcesz. A kto mnie do tego zmusi? Wytrzymaj. Och, co to? Zostań tu, ja się tym zajmę. To moje 5 minut, całe życie sąsiadowania z tymi odrażającymi chłopakami nie pójdzie na marne. Wreszcie, Wandziu, wreszcie. Wandzia? O, Karolek, okłamałeś mnie, jest tam, prawda? Tak, jest. Chcę się z nim zobaczyć. Ten Rubal to mój młodszy brat, a nie twój. Dlatego to ja zrobię z niego supergwiazdę, a nie ty. Tak ci się tylko wydaje. Nie daruję ci tej zniewagi, ty! Jak już ci mówiłem, Damianku? Mam wybór ty czy ona? Niestety jest niewielki. No to wybieram ciebie. Mądry wybór, Damianku, mądry wybór. A teraz porozmawiajmy o twoim wizerunku. Witajcie na przesłuchaniu do programu Zrób ze mnie supergwiazdę. Damianku, czy jesteś gotów? Panie Janie, panie Janie, zwódź się już, zwódź się już. Spanie jest dla dzieci. Zalej skowroneczku. Więc się rusz, więc się rusz. Dziękuję, przechodzisz do finału. Chodź, musimy wracać do domu. It's so easy being me, I'm home. Yep.
A teraz, dzieci, zmieszamy nieco barwnika niebieskiego z barwnikiem żółtym i zobaczymy, jaki uzyskamy kolor. Psst! Lolo! Czego chcesz, Karol? Potrafisz zrobić miksturę, która przegoni moją czkawkę? Nie ma sprawy! Po pierwsze, trzeba wziąć trójbłyskotian wybuchowy. Następnie dodać kaliflorku magnezji. Najważniejszy składnik, nitroglucina smarkawa. O! Nie poskutkowało. Jak mam pozbyć się tej czkawki? Spodziewał, że śmiech może tak unieszczęśliwić. Skoro czkawki nabawiłeś się śmiechem, to być może wyleczy cię z niej smutek. Co najsmutniejszego przychodzi ci do głowy? Za mało dżemu na kanapce. Dla mnie byłaby to utrata kieszonkowego. Chodź ze mną, Karolku. No na co czekasz? Wrzuć je! Może jest jeszcze coś, co by mnie zasmuciło? Karolku, czy bardzo ci smutno? Pozbyłeś się wreszcie czkawki? Nie! Za to jestem wściekły! Odbiło ci, czy co? Chciałem cię przestraszyć! O, dzięki! A może to ty powinieneś kogoś przestraszyć? A ja wam mówię, dziewczyny, że mam rację. To Wandzia zawsze ma rację. Tak, no i co z tego? No dobra, to który chłopak jest największym śmierdziuchem? Karol! A poza nim... A ja myślałam, że nie lubisz wody, Karolku. Zadziałało? Nie wiem. Nie zadziałało. Olo, ale mnie przestraszyłeś. Pomogło? Nie. Cześć, Karolku. Pani dyrektor chce cię widzieć w swoim gabinecie. O, cudnie. Tylko tego mi brakowało. Cokolwiek się wydarzyło, jestem niewinny. O nie, Karolku, dziś nie zrobiłeś nic złego. Jest tu ktoś, kto chciał się z tobą spotkać. To pan Fotka z Wielkiej Księgi Dziwnych i Zakręconych Rekordów. Witaj, Karolku, mów mi sam. Mam wrażenie, że niedługo pobijesz rekord. Ja? Jaki rekord? Ja mam tu zapisane, czkawki dostałeś dzisiaj o godzinie 9:30 rano i od tamtej pory czkasz ze stałą częstotliwością. Szacuję, że czknąłeś już 9389 razy. Jeszcze 4 razy i pobijesz rekord. Chce pan powiedzieć, że będę rekordzistą?
To wszystko przez ciebie, Karolku. Nigdy nie robisz tego, co ci każą. Milcz, Robalu. Nigdy nie robisz tego, co ci każą. O, właśnie, że robię. Zawsze robię, co mi każą. Dlatego w tym tygodniu zdobyłem aż 10 złotych odznak. A ty ile? Ach, czy to ważne? Dokładnie zero. To i tak lepsze niż być pieluchem śmierdziuchem. Mamo! Karolku, natychmiast do swojego pokoju. Dobra, idę. I weź ze sobą swoje rzeczy. Dobra, biorę. O, czy upieczesz mi nowe ciasteczko? Tak, skarbie, upiekę. To niesprawiedliwe! Nie bądź koszmarny, Karolku! O, jesteś najlepszą mamą na świecie. A Karolek nie dostanie ani jednego, tak? Właściwie to on... Przecież naprawdę był niegrzeczny. Ja tego nie rozumiem. Dodajesz do ciasta marchewkę? O tak, zawsze dodaję dużo marchwi. To można powiedzieć, że to są marchwiane ciasteczka. Ale oboje wiemy, że Karol nie lubi warzyw. Właśnie, że lubi. Tylko po prostu o tym nie wie. A ja znam sekret, którego ty nie znasz. Tak, że jesteś pieluchem śmierdziuchem. Mama upiekła nowe ciasteczka. Zejdź mi z drogi, Robalu. A on dalej o niczym nie wie. Delicje. Lepiej zostawię jedno Robalowi, bo jeszcze naskarży na mnie. Karolku, czemu zjadłeś prawie wszystko? Bo ja tak... Bardzo się cieszę, Karolku. Upiekę więcej. Co? Karolku, masz ciasteczka? Tak, i wszystkie są moje. Nawet jeśli pozwolę ci pograć moim zaptronikiem? No dobra, ale tylko jedno. Stoi. Jeszcze jedno? Zgoda. Zjadłeś wszystkie. Ale były pyszne. Weźmiesz jutro więcej? Jasna sprawa! Cześć, Karolku. Poczęstujesz mnie ciastkiem? Ty też? Tak, Olo mi powiedział. A co w zamian? Słodycze, których tata nie pozwala mi jeść. O, super! Cześć, Karolku! Cześć, Karolku! Cześć, Karolku! Cześć, Karolku! Ach, no dobra, co macie? Drogi! O, cześć, Wandziu! Daj mi jedno ciasteczko, Karolku! Pomyślmy, czy powinienem ci dać jedno moje ciastko? Jedno z moich po prostu bezcennych ciastek, za które inni gotowi są zapłacić mi fortunę? Nie! Nie, to nie ma sensu. Zapłacę. O, skoro tak... Co chcesz? Twojego karmazynowego kordelasa do końca semestru. Zgoda. Razem z pirackim kapeluszem. Stoi. I herbatniki w czekoladzie z pudła waszego tajnego klubu. Pudło też. Zgoda. A teraz daj. Ciekawe, co też się tam dzieje. Toś mi mówił, że Karolek sprzedaje ciastka. Karolek? Sprzedaje ciastka? O, to się jeszcze okaże. Powiedziałam, daj! Karolku, jak możesz? Mama upiekła te ciastka dla ciebie. Włożyła w nie serce, a ty je tak zwyczajnie rozdajesz? On na pewno ich nie rozdaje. Musiałam mu zapłacić i to sporo. Spadaj stąd, Robalu. Nie, nie spadnę. Rób, co każe, robaczywy Robalu. Tak. Zrób, co on ci każe.
Chodź, Damianku, lepiej zrób, co ci każą. Daj mi je wreszcie. Jeszcze tego pożałujesz, Karolku. It's so easy being me. I'm Ojej, największy na świecie bobek z nosa był wielkości piłki tenisowej. Mamo, Karolek mi obrzydza śniadanie. Nie bądź koszmarny, Karolku. Chciałbym trafić do wielkiej księgi dziwnych i zakręconych rekordów. Tak, za najbardziej śmierdzące skarpety. Za to ty jesteś śmierdzącym maminsynkiem. Najbardziej śmierdzące. O, przepraszam. Mam czkawkę. Czekaj, chyba w poradniku dla rodziców czytałam, co się daje na czkawkę. Już wiem, coś bardzo słodkiego. Słyszałem, że czkającego trzeba przestraszyć. Włóż mu żabę do majtek. Proszę, Damianku, zjedz łyżkę miodu. O nie, ja też dostałem czkawki. Muszę mieć... Damianek mnie zaraził. Też mi daj coś słodkiego. O nie, Karolku, ty masz super czkawkę, więc dam ci... Cukierek? Nie, Karolku, sok z cebuli. Koszmarny Karolek i czkawka. To twoja ulubiona książka? Tak, spójrz na to. Co on robi z tym ogórkiem? Lepiej, żebyś nie wiedział. Dobrze. Liczę, że przynieśliście swoje ulubione książki. Kto chce być pierwszy? Ja, proszę pani. Dziękuję, Karolku. O, tak. Też należy do moich ulubionych książek. Zachwycił mnie rekord najbardziej efektywnego nauczyciela. Największy na świecie. Karolek ma czkawkę! Karolek ma czkawkę! Karolek ma czkawkę! Spokój! Karolku, zacznij jeszcze raz. Największy na świecie, bo... Był wielkości... Dziękuję, Karolku. Ubawiliśmy się setnie. Muszę pozbyć się tej czkawki. A teraz, dzieci, zmieszamy nieco barwnika niebieskiego z barwnikiem żółtym i zobaczymy, jaki uzyskamy kolor. Lolo! Czego chcesz, Karol? Potrafisz zrobić miksturę, która przegoni moją czkawkę? Nie ma sprawy! Po pierwsze, trzeba wziąć trójbłyskotian wybuchowy. Następnie dodać kaliflorku magnezji. Najważniejszy składnik! Nitroglucina smarkawa! Nie poskutkowało. Jak mam pozbyć się tej czkawki? I kto by się spodziewał, że śmiech może tak unieszczęśliwić? Skoro czkawki nabawiłeś się śmiechem, to być może wyleczy cię z niej smutek. Co najsmutniejszego przychodzi ci do głowy? Za mało dżemu na kanapce. Dla mnie byłaby to utrata kieszonkowego. Chodź ze mną, Karolku. No na co?
co czekasz? Wrzuć je. Może jest jeszcze coś, co by mnie zasmuciło? Nigdy nie nadużyję waszego zaufania. Dyrektor Karolek zawsze będzie miał na uwadze wasze dobro. Bardzo słusznie. Dziękuję, panie wicedyrektorze. Przejdźmy do konkretów. Kto z was ma powyżej uszu tych obrzydliwych jarzyn, które serwują w naszej stołówce? Ja! Ja! A więc od dziś posiłki dostarczać będzie restauracja Szybka Wyżerka. O, nie lubisz tego? Nie. Żegnaj, informatyko, witajcie gry komputerowe! Karaoke zamiast lekcji muzyki! Latać jak wiatr! Posłuchajcie nowego hymnu szkoły! A precz, mamy wolne! Dzień jest zorany. Może pójdziemy do nich później? Doskonale! Nie możemy pozwalać na samowolę. Co będzie z naszym autorytetem? Zbawimy się. Proszę! Tak, słucham? Mamy tego dość. Nie nadajesz się na dyrektora. Nachodzicie mnie państwo w moim gabinecie i mówicie mi takie rzeczy, kiedy piję. Więc składam wam propozycję nie do odrzucenia. 12 okrążeń szkolnego boiska zakończone zimnym prysznicem. Albo? Albo zostaniecie po lekcjach. Ile jeszcze mamy tu siedzieć? Nie wiem. Wiesz, czego się dowiedziałem? Jesteś najpopularniejszym dyrektorem. Zgadzam się z tym. Proszę! Podobno chciałeś mnie widzieć. Czy nie zapomniałaś o czymś? Och, podobno pan dyrektor Karolek chciał mnie widzieć. Tak, zrób mnie i Olowi herbatę. Och, widzę, że do reszty ci odbiło. Podoba ci się wysługiwanie Karolkowi? Nie wiem. Wolne. Dobrze. Wiecie, dlaczego was tu wezwałem? Naszą ukochaną, przyjazną szkołę opanowały siły zła. Mój brat, dyrektor Karolek, któremu nie wystarcza niszczenie mojego życia domowego, teraz postanowił rzucić naszą szkołę na kolana. Karolek nadużywa swojego stanowiska, dlatego zdecydowałem się powiedzieć mu nie. Precz z dyrektorem! Jesteście chłopcy ze mną! O, chłopcy... Uznałbym, że jednak nie. A dyrektor Karolek z przykrością dowie się, jakiego ma nielojalnego brata. Pierwszy raz w życiu zostałem po lekcjach. Ile to będzie trwało? Ha! On nie wie. Chcę, żeby pani dyrektor wróciła. A ja chcę odzyskać stanowisko wicedyrektorki. A ja chcę się zemścić za poniżenie. Czas odosobnienia dobiegł końca. Telefon! Och, prawdziwy telefon. O, dzwonię ze szkoły, tak? Chodzi o Karolka? Nie. Nie wiem, kto do państwa dzwonił. Jeżeli Karolek nie nadąża za resztą klasy, może warto zadać mu dodatkową pracę domową. O, rozumiem. Zgoda, niech będzie dodatkowa praca. A, dziękuję ci, Olo, i szczerze gratuluję ci awansu. Dziękuję i do widzenia. Dodatkowa praca domowa? Co ty wyprawiasz? Musiałem się ich jakoś pozbyć. Kto tam? A co to jest?
Na koniec semestru wystawia się oceny. Proszę to powypełniać, panie dyrektorze Karolku. A będziesz je wystawiał do matury? Nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. Nie będziemy mieć ferii. It's so easy being me. I'm Zobaczymy, jak wam poszło. Damianku, zebrałeś, policzę, 6, 7, 8 podpisów. Dobra robota, synu. I kto jest dobrym chłopcem, co? Kiciu. Karol zebrał 35, 36, 37 podpisów. Guru nasi! Brachu! Karolku? Co, tato? Co tu jest napisane? Królowa. A tutaj? Mutant Max. Karolku. Co, tato? Chcesz powiedzieć, że jej wysokość osobiście przechadzała się dziś naszą ulicą? Karolku, oszukiwałeś. A właśnie, że nie. Posłużyłem się wyobraźnią. Karolku, nie zrozumieliśmy się. Każdy głos musi być ważny, a to znaczy, że każdy głos musi być prawdziwy. Chodź, Kicio. Nie martw się, Karolku. Może odrobiłbyś teraz lekcję? Jeszcze mnie nie pokonał. Masz kłopot z podjęciem decyzji? Dlaczego nie zapytasz cioci Ani? Błyskawicznie odpowie na twoje pytanie, więc po prostu zadzwoń pod bezpłatny numer 672. Eureka! To jest to! Zapytam ciocię Anię. Dzień dobry, drodzy radiosłuchacze. Karolku, jak długo to potrwa? Posłuchajcie! Czekam na wasze telefony. Muszę na chwilę do łazienki. Zadzwonił do nas zdezorientowany Zenon. Witaj, zdezorientowany Zenonie. Dzień dobry. O co chciałbyś zapytać, zdezorientowany Zenonie? Więc chodzi o mojego kociaka, to znaczy mojego kota. Mojego bardzo dużego kota, który w niczym nie przypomina kociaka, naprawdę. No i? No i nie mogę się zdecydować, jak go nazwać. Jeśli pozwolisz, przerwę ci na chwilę. Twój kot to chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec. Powinienem nazwać go Brachu czy może Kicio? Oczywiście, że... Brachu. Chodź, Brachu, pobawimy się! Chwileczkę. A gdzie jest telefon? I tutaj. Ha? Dziękuję, Karolku. Halo, witam w Zapytaj Ciocię Anię darmowej gorącej linii. O co chcesz zapytać ciocię Anię? Ojej! Karol! Zbudź się, Brachu, pora wstawać. Kicio! O, Kicio! Brachu! Kicio! Przestańcie! Jeju! Załatwmy to raz na zawsze, ale uczciwie. A co to jest? To urna wyborcza. Będziesz do niej zbierał głosy, jeśli je zdobędziesz. Pogódź się z tym, że Damianek jest od ciebie lepszy. Wcale nie. On jest... Teraz ja! On jest lepszy, ale tylko w tym. Więc co mi dasz, jeżeli będę na ciebie głosował? To nie byłoby uczciwe. Nie wolno oszukiwać. Tak, nie wolno. A gdybym znalazł na podłodze jeden z twoich cukierków, a ty pozwoliłbyś mi go zatrzymać, a potem zupełnie przypadkiem zagłosowałbym na ciebie, gdybyś mnie poprosił. O, rozumiem. Czyli gdybym ja, a potem ty, a potem tak, stoi. Dobra, idę powiedzieć koleżeństwu. D-
dlaczego w ogóle miałabym na ciebie głosować? Właśnie, dlaczego w ogóle? O, ktoś zgubił cukierki! Ja cię kręcę, 3 moje! 1 dla mnie. A więc, drogie panie, mogę na was liczyć? Do zobaczenia, Karolku. Tak, do zobaczenia, Karolku. Czy raczej brachu?